Witajcie. Wczoraj do serwisu, już w późniejszych godzinach wieczornych, trafił do mnie ten oto komputer stacjonarny w takim stanie, jakim widzicie. Tutaj jest karta graficzna od niego. R9-270. I tak. Komputer ze zgłoszeniem, że najpierw działał, później nie działał. Jest nowa płyta główna. No i tyle, tak? Zobaczymy. Pierwsze co, trzeba tu jakoś ogarnąć. Więc ja odłączę jeszcze jedyny kabel, który tutaj jest podpięty. Chłodzenie się trzyma, dobrze wpięte. I wszystkie te kable. No najpierw jako taki porządek, żebym mógł się tu poruszać swobodnie. Ja oczywiście podłączę. Aha. Tutaj. Ja wiem, że wy pewnie tego nie widzicie. Sekundkę, może. O, tak będzie trochę lepiej. Miejmy nadzieję. Panel od włącznika. Światełek od dysku i zasilania. Znalazłem sobie na Google, tak, no bo nie mogłem znaleźć nigdzie tutaj rozpiski. Może gdzieś jest, ale nie chciało mi się szukać. I to już podłączyłem, tak? Chłopaki, podstawowy błąd jaki robili, to podłączali nie do tych pinów. One są tak samo rozłożone te obok, aczkolwiek to nie te. No i okej, okay. Problem z włączaniem się komputera. Z takim fizycznym, tak, że płyta dostaje prąd i startują wentylatory, został rozwiązany dosyć szybko. Jednak to nie. To nie jest. Znaczy, no nie jest to do końca rozwiązanie problemu, gdy wyskakuje tam jakiś błąd odnośnie USB i komputer wyłącza się po 15 sekundach, tak. Coś tam pogooglowałem i to w zależności od. No oznacza to generalnie jakiś byk z USB, tak? Tak w BIOSie jest poustawiane, żeby wyrzucało błąd i wio. Ja już się domyślam, co tutaj to może być. Co prawda w internecie nie znalazłem. Znaczy, może dlatego, że za długo nie szukałem. Nie znalazłem rozwiązania, znaczy konkretnie takiego objawu, aczkolwiek no. Druga sprawa, że mój angielski nie stoi na jakimś Bóg wie jakim poziomie, raczej stoi na niskim poziomie bardzo, gdyż nie był mi ten język nigdy potrzebny, nie jeździłem zmywać na wyspy, jakoś po polsku wystarcza mi gadanie. No ale do czego zmierzam? Kurde, trochę się zapętliłem. Zobaczyłem, to również gdzieś tam wygooglowałem jakiś nie tyle schemat tej płyty, ile manual, tak? I widzę, że tutaj jest z worka do zasilania USB portów USB PW2, tutaj natomiast jest do PW1. I tak, tutaj jest z worka, ona jest ustawiona na no na standardowym ustawieniu, tak? Bo tam było po jednej default, a po drugiej kurde, jak to było? Znaczy teraz już strony chcę pomieszać. Tak, po lewo, od lewej strony, to są trzy piny, od lewej strony dwa wpięte w zworkę, to jest ustawienie standardowe. Pewnie, żeby z automatu jakoś tam wykrywało, a od prawej jest po prostu włączone na sztywno. Na tym właśnie, na tych trzech pinach tutaj nie ma zworki i domyślam się, że problem może leżeć tutaj, gdyż jak podłączyłem klawiaturę i myszkę na USB, to się nawet nie świeciły, czyli nie dostawały prądu. Tak więc pozwala mi to sądzić, że myślę w dobrym kierunku, jednak najpierw chciałbym to jakoś uporządkować w miarę. I sobie później będę z tym walczył, tak? Ale naprawdę to jest jakiś. Nie, masakra, masakra.
Dobra, tu jest włącznik. To pewnie przypnę tutaj z czymś jeszcze razem. Pomału, po kolei. Dobra, zasilanie do płyty. Kabelek od wentylatora przeciągnąłem prawą stroną zasilania. To zniweluje szansę, żeby on tam pod wpływem jakichś luzów, nie wiem, nie luzów, się nie wplątał tutaj w wentylator. I teraz zaraz, który to jest? Dobra. To wysoki radiator, ja mam duże łapy i niewygodnie mi jest. No ale cóż, trzeba sobie poradzić. Okej. Teraz tak, mamy prąd. Chłopaki już tu lecieli, zapomnieli taśmy sygnałowej od napędu, tak więc my podłączymy tylko dysk albo później gdzieś tam wyszperam. Gdzieś tam wyszperam tasiemki i im podepnę. O, lampka mi opadła, panoczki. Sorry. Dobra, teraz staram się jakoś sensownie. Tak, to jest prąd do grafiki, będzie potrzebne. I tutaj też jest takowy prąd. Czyli tak, z tego pociągnę. Kurczę, jakaś muzyczka mi się włączyła, czekajcie. O, już się wyłączyła. Z tego pociągnę, jest fajnie już spięte, do napędu, a z tego do dysku, wszystko pospinam i tyle. Jest strasznie żmudna robota, nie lubię tego robić przy takiej ilości kabli. No to jest lepsza obudowa, ona ma wyprowadzone SATA na zewnątrz, USB 3.0 też na zewnątrz. Ogólnie pod względem użytkowym jest bardzo fajna, aczkolwiek pod względem, żeby to poskładać do kupy, jest diabelnie upierdliwe to wszystko. Dobra, tutaj też znalazłem do wentylatorka. Sobie to wyciągnę na razie tu, żeby to wszystko podłączyć. Wiadomo, klient mówił, że on nie chce, znaczy nie chce, żebym, on spoko, on sobie poradzi, tak? Aczkolwiek i tak wezmę za to pieniądze, tak? Generalnie te same, gdyż liczę to jako po prostu montaż komputera. A druga sprawa to, że jeżeli klient zaręcza mi, że on dobrze to podłączał wszystko, tak? Ale nie działa, a pomylił tak podstawową rzecz, znaczy nie sprawdził tego, bo klient przyszedł z jakimś tam kolegą, który się poniekąd zna. I on, widząc, że płyta w ogóle nie reaguje na prąd, nie sprawdził, że, no mówię, chociażby w jakimś schemacie takim banalnym, tak? Gdzie się podłącza prąd, no to wiecie, no nie mówię, że ten człowiek się nie zna czy coś, aczkolwiek wiadomo, błędów nie robi ten, kto nic nie robi, tak? Ja też się nieraz pomylę, nieraz na filmikach ktoś mi tam coś wytknie, tak? I super, bo jak już ktoś mi coś wytyka, to widzę, że oglądał to z uwagą, tak? Albo mój błąd był na tyle rażący. Dobra, to tutaj później przypniemy. No, ale jeżeli ktoś nie zwrócił na to uwagi, a oni tam chyba walczyli kilka godzin z tym, więc po kilku godzinach, jeżeli komputer nie chce działać, a wczoraj działał, tak, i został zdemontowany właśnie z powodu tego błędu z tym komunikatu z USB, no to
Nie chciałbym, żeby później po prostu coś nie tak złożyli, coś podpięli, nie wiem, bo wiadomo, przy porządkowaniu tych kabli będzie trzeba pewnie coś odpiąć, jeżeli nie byłoby pospinane. No i nie, później wyjdzie, że znowu coś przeoczy i przyjdzie, że nie działa jednak, wie pan co, no. Ech, podwójna robota. Uwierzcie, nauczyłem się już tego. Jak coś robić, to od początku do końca. Sam osobiście nie lubię po kimś poprawiać. Robić po kimś może, o tak, nie tyle poprawiać. Tak jak w tym wypadku. Wszystko zaczynam wtedy na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, żeby to było w stanie zerowym i sobie zaczynam to robić od samego początku. Bo robiąc po kimś, no to niestety nie wiemy, co tam było zrobione, gdzie może być błąd. Znaczy, gdzie może być, to zawsze możemy się domyślać, aczkolwiek, no, nie, bez sensu. Dobra, teraz tak, to zepnę, wszystko, to też, czy obudowa, ona jest cała czarna, mam jeszcze, w sumie tylko jedną szybko złączkę. Zaraz zobaczymy. O, są niebieskie wstawki. Na płycie niebieskie szybkozłączki będą pasowały idealnie. Dobra, cyk. Przypnijmy to może tutaj. O ile się da. Te moje trutytki nie są zbyt długie. No ale spróbujmy. Załapało. Pięknie. Kolega musi poczekać, gdyż teraz pracujemy, to sobie utnę na koniec. I tak, teraz chodziło o to, żeby to, co najbardziej mi przeszkadzało, upiąć gdzieś do boku, tak? Teraz muszę sobie poszukać ładu i składu wśród tego wszystkiego, więc po kolei. Dobra, to pod tym powinno iść. O. I tak. USB 3.0. Front panel od audio i front USB. Dobra. Więc USB 3.0 jest tu. Tak więc. To zrobimy. Zepniemy to jakoś tak i przeprowadzimy dołem. I gdzieś tam z dołu jeszcze oczywiście podłapię. Ok. Kurde, tak się staram, staram, a później coś wyjdzie, że jednak ten byk związany z USB to nie będzie to, co podejrzewam. No ale cóż, tak też bywa i będzie trzeba coś z tym poradzić, tak? Najpewniej znajdę rozwiązanie w Google, tak? No, klient nie dostarczył mi instrukcji, w instrukcji na 100% byłoby opisane, tak? Do czego te zworki są i tak dalej. Druga sprawa, że gdybym się zajmował komputerami stacjonarnymi częściej, tak? Bo ja je robię naprawdę z doskoku. Jeżeli klient zadzwoni i w tym czasie akurat nie robię żadnego, znaczy nie mam laptopów do robienia zbyt dużo, to wtedy decyduję się na komputer stacjonarny, żeby jako tako być na czasie, to może złe słowo, aczkolwiek, no żeby nie wypaść z obiegu, tak? No trzeba się przy tym jakoś tam jednak kręcić ciągle, tak? Czekajcie, spróbuję przeciągnąć.
Dobra. To jest wentylator, ten z tyłu obudowy. Dobra, teraz tak, front panel audio to jest tu. Front USB jest tu. O, jest fajna luka za zasilaczem, taka cieniutka szczelina, gdzie mogę te kable schować. Tak, one stąd teraz nie wypadną. Dobra. No, jak się jakoś to tak w miarę uporządkowało, to jakoś to idzie wszystko. Nie zapeszając. Dobra, to jest SATA od tych portów na obudowie. A, i tutaj, opatrzcie, to chyba tego użyjemy. Tak, gdyż to jest najpewniej wyjście do wentylatorów w obudowie. Są dwa, jeden jest jeszcze tutaj. Fajna obudowa, pod spodem ma filtr jeszcze od syfu. Tak więc, fajna, fajna. Dobra, to i tutaj gdzieś miałem, gdzieś tam wyciągałem, tutaj jest, przelecimy tak, o, tak i gdzie jest wtyka, żeby, aha, to pewnie będzie tutaj, tak? Tak więc to należy połączyć z tym. O. Upchnę to pod spód i tego już przypinał nie będę, gdyż to się będzie tam bardzo dobrze samo trzymało. No to pewnie przypnę, tak? Gdyż to już fruwa. Ale tym się zajmę później. Czekajcie. Tak. Tym się zajmę później. Na razie sobie poukładam, popodłączam. Sobie owinę dookoła tej wiązki, żeby zniwelować długość tego kabla. Dobra. Okej. Wczoraj tych dwóch portów SATA nie zauważyłem. No. Dobra, tu jest jeszcze też jakby wyjście na kolejne wentylatory, to na razie odłączę, odłożę. To jest czytnik kart, potrzebuję złącza USB. To również okręcę dookoła, bo to też jest dosyć długi kabel. Chociaż może puszczę to w ogóle pod spodem. Z drugiej strony, wiecie co, zastanawia mnie to, tylko właśnie się nie doszukałem, że tutaj przy tym, przy tych pinach od zasilania USB nie było zworki, a tutaj była. Nie wiem, nic nie mówię na bank, tak, no bo tak jak powiedziałem, bardzo rzadko zajmuję się komputerami stacjonarnymi i po prostu nie mam z nimi obycia, tak, ale pozwala mi to sądzić. Czekajcie, o.
że ta zworka jednak tam była, no. Bo czemu w jednym była, a w drugim nie? Nie wiem. Ja znalazłem zworka od jakiegoś tam napędu, wyciągnąłem. Piny się wykrzywiają. Nie chce mi to wejść. Więc chyba to zrobię od góry. Gdzieś mi uciekło. No kurde. O, jest. O. Dobra. I tak, podepnę to teraz na zintegrowanej karcie, tylko po to, żeby sprawdzić, bo błąd występował i na zintegrowanej, i na zewnętrznej. Dobra, tak. Co ta płyta tak lata? No, niedokręcona. I właśnie dlatego mówię, że przy robocie po kimś wszystko należy sprawdzić, tak? No, ja akurat nie sprawdziłem już, jak płyta została dokręcona. Dobra, tak. Brakuje mi tylko prądu. Komputer oczywiście wystartował. Komunikat nie powinien być zielony, ale kabel mi się rozwalił od monitora, od KVM-u i tak jest. No ale dobra. No i komputer za chwilę zgaśnie. Pa, koniec. Tak więc spróbuję może dać lekkiego zooma. Wyłączę prąd w zasilaczu. Chyba nie złapię ostrości. Dobra, chyba teraz jest od biedy. Dorzucę trochę światła. I słuchajcie, tak jak pokazywałem, tu jest od drugiego USB, tu jest od pierwszego. No i tak, tutaj jest teraz w neutralnej pozycji zworka. Na prawo włączamy, że ten prąd jest ciągle, tak? I ja właśnie w ten sposób to zrobię. Cyk. I tutaj, gdzie zworki nie ma, choć według mnie być powinna, ja włożę zworkę z napędu. Taka ni w łeb, ni w oko, no ale co zrobisz? Szara, jeszcze taka stara, stara zworka. Kiedyś taki był. Dobra, tutaj. I ja, niepoprawny optymista, podłączę już dysk. Zamontuję kartę i wtedy uruchomię go jeszcze raz. Gdyż wierzę, że to będzie przyczyną. Proszę tylko bez jakichś komentarzy, o, bo ty to na pewno sprawdziłeś przed i dopiero zacząłeś nagrywanie. Tak, ktoś, kto śledzi mój kanał, nie ma was zbyt wielu, ale jednak kilku, wie takie rzeczy, że ja do filmików to się raczej nie przygotowuję. Mam co robić, a nie spędzać najpierw czas przed nagraniem, żeby znaleźć problem i później błyszczeć na tak mega rozwiniętym kanale, gdzie filmik zobaczy w najbliższym czasie pewnie kilkadziesiąt osób. Jak się poszczęści, to tak jak tam kilka jest na kanale filmów, to, że
po roku czy po dwóch będzie kilka czy kilkanaście tysięcy wyświetleń. No super, jest dla kogo kłamać. Ja nie z tych, ja idę na żywioł, z czego wynikają nieraz błędy, tak? Ale tak jak powiedziałem tutaj o poprzedniku, który siedział przy tym komputerze, błędów nie robi ten, co nic nie robi. Krytykę trzeba umieć przyjąć. Choć nie zawsze łatwo to przychodzi. Trzeba wyciągnąć wnioski i działać dalej, tak? Ja zajmuję się komputerami już od blisko 14 lat. Błędów na pewno popełniłem co niemiara, ale doprowadziło mnie to do tego, że założyłem sobie swój mały domowy serwisik. Leci już 4 lata pod szyldem, legalnie, więc historia pokazuje. A, nie podpiąłem karty zewnętrznej. Historia pokazuje, że mimo popełnianych błędów nabrałem doświadczenia. Błędy, które popełniałem, już staram się ich nie popełniać, tak? No bo trzeba wyciągać wnioski z popełnionych błędów i działać dalej, po prostu. Jak widzicie, komputer wystartował. I tyle. Ok, słuchajcie, dzwoni klient. To już na tyle w tym filmie. Tak to wyglądało. I tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego.